person who goes in first is never wrong. They have the most to fear. And as soon as I walk in, I see a machine gun right in front of my face, maybe 10 feet, 15 feet from me. Every time we would go into one of those buildings, you never know what to expect. You don't know the layout of the house until you get in there. Kto najlepiej opowie wam o wojnie i o tym, jak wygląda? Tylko żołnierz, który widział to wszystko na własne oczy. Dziś parę słów na temat gry Six Days in Fallujah. Pojawiło się trochę nowych informacji, no i myślę, że gracze konsolowi również będą bardzo zainteresowani tym tytułem. Zapraszam na materiał. Druga bitwa o Fallujah rozpoczęła się w 2004 roku, po tym jak Al-Kaida przejęła kontrolę nad jednym z głównych miast Iraku. Bitwa okazała się najcięższym konfliktem militarnym dla sił zachodnich od 1968 roku. Witam wszystkich, ja jestem kapitan Rutajn. Nie będę was dzisiaj zanudzał historią bitwy o Fallujah bądź też wojny irackiej. Świetnie przedstawił to w swoich filmikach mój przyjaciel Ptaszek na swoim kanale Siły Zbrojnej. Właśnie do tego filmiku odsyłam. Naprawdę, oglądając go, nie będziecie zawiedzeni. O czym ja wam dziś opowiem, moi drodzy, to jest gra Six Days in Fallujah, która ma pojawić się jeszcze w tym roku, w Q4, czyli gdzieś październik, listopad, grudzień, zarówno na PC-cie, jak i na konsoli nowej generacji, moi drodzy. Co mogę wam powiedzieć o tej grze? Ja na nią czekam od 2009 roku. Dzięki, powiedzmy sobie, ze względu na kontrowersje związane z tą grą w owym czasie, nie doszło do jej publikacji, była ona przekładana, później nastąpił zastój w pracach, jednak ostatnio duży wydawca zgłosił się właśnie do Victua Gaming i powiedzmy sobie, ich studio urosło trzykrotnie, dostali tak zwany boost finansowy i rozwijają projekt, więc w tym roku możemy się już tej gry spodziewać. Wiemy również, że gry tego rodzaju na konsoli sprzedają się coraz lepiej. Mówię tu na przykład o Hell Let Loose bądź Insurgency. Tego rodzaju gier na konsolach nie było, bądź było ich praktycznie mało, bądź nie były w ogóle znane. A tu mamy kolejny tytuł. No ale powiedzmy, co tak niezwykłego jest w tej grze, moi drodzy. Ponad 100 Marines, żołnierzy irackich, cywilów, którzy byli obecni podczas drugiej bitwy o Fallujah, podzieliło się z zespołem programistów swoimi osobistymi historiami, zdjęciami i nagraniami wideo. Gra daje głos tym historiom poprzez rozgrywkę i relacje z pierwszej osoby zarejestrowane w oryginalnym filmie. My name is Jason Kyle. I was a sergeant with Lima Company, 3rd Battalion, 1st Marines. On November 9th, 2004, I entered the city with 12 Marines plus myself. And by November 13th, I was down to 4 Marines and myself. There's one in the alley! There! I got you. Alley looks clear. Go right, on it. Six Days in Fallujah będzie przedstawiało nam losy żołnierzy nie tylko amerykańskich, ale też i irackich cywilów, bo też się tam pojawią. Co jest niezwykłego w tej grze, by pokazać nam ten realizm, nieraz dość brutalny realizm, twórcy użyją niesamowitego silnika, którego wcześniej w grach nie było i nazywał się on Procedural Architecture, czyli, moi drodzy, mapy będą zmieniały się. Za każdym razem nie dacie rady wykonać misji, polegniecie, mapa, całe otoczenie wokół was, rozmieszczenie wroga, layout budynków, pomieszczeń, wszystko ulega zmianie. Więc nie ma takiego samego scenariusza i za każdym razem będziecie męczyć się od nowa. Na pewno gra będzie dość wymagająca. Jest to gra typu co-op, FPS, więc będziecie grali tutaj z kolegami. Zalecałbym dobrą ekipę,
O AI bym się nie martwił, dlatego że w Ready or Not ostatnimi czasy dość dużo pogrywam i tam AI potrafi mnie naprawdę zaskoczyć. Strzela celnie, chowa się, zastawia pułapki, więc tu podejrzewam, że będzie tak samo, a nawet lepiej. A jeżeli sama ta architektura, nowa architektura i sposób tworzenia map nie przemawia do Was jeszcze, to dodam Wam, że został dodany Global Dynamic Lighting, czyli moi drodzy, globalne, dynamiczne oświetlenie. I tutaj, tak jak możecie zerknąć sobie na filmiku, po wystrzeleniu racy te cienie i światło rzucane są zupełnie inaczej na każdy element. Ono się porusza, jest ruchome, to nadaje takiej, powiedzmy, życia, zupełnie innego wyglądu tym mapom, tym budynkom. I tutaj też jest troszeczkę, powiedzmy sobie, takiego footage'u z gry, jak to będzie właśnie wyglądało. Żołnierz świeci do środka latarką, zerknijcie na to, jak świetnie to wygląda. Oczywiście będą dostępne dla Was taktyki, jeżeli będziecie grali sami, z kolegami, powiedzmy sobie, nie wyjdzie i postanowicie zagrać sobie z AI, będziecie mogli nimi dowodzić, będziecie mogli flankować, czyścić budynki i tak dalej, i tak dalej. No, moi drodzy, wygląda to naprawdę niesamowicie. Ja jestem, powiedzmy sobie, pod dużym wrażeniem, od kiedy zobaczyłem pierwsze jakieś cutscenki właśnie z gry i czekam na ten tytuł. Także jak powiedziałem, gra jeszcze w tym roku, pod koniec, na konsole, na pecety, nowy silnik, nowe oświetlenie i prawdziwe historie, bez ciemniania, więc Milsim pełną gębą, taktyczna gra FPS jak najbardziej, moi drodzy. A w dzisiejszym materiale to już wszystko. Jeżeli ktoś by chciał więcej, trochę informacji na temat Six Days in Fallujah, na przykład dowiedzieć się, dlaczego w 2009 roku ta gra nie wyszła, to oczywiście odsyłam do swoich filmików na playliście gry, na które warto zerknąć. Tam wszystko wyjaśniłem, dlaczego, co się stało, z czym te kontrowersje były związane. A na dzisiaj to już wszystko i zapraszam Was do pozostania z kanałem. Jeżeli materiał Wam się podobał, wciśnijcie kciuk w górę, subskrypcję, dzwoneczek notyfikacji. No i oczywiście, jeżeli lubicie streamy, to zapraszam na swój Twitch, na którym to streamujemy głównie taktyczne gry FPS typu Hell Let Loose, Postscriptum, Squad i tak dalej, i tak dalej. Więc no, na pewno nudzić się nie będziemy. No i co? Do zobaczenia na polu walki! Trzymajcie się. Cześć.